Drodzy bracia i siostry, otwórzmy proszę Księgę Dziejów Apostolskich na rozdziale 7. Akurat mi w nagrodę pod nieobecność Daniela przypadł chyba najdłuższy rozdział, jaki kiedykolwiek będę studiował w życiu, który będę czytał, bo zawiera 60 wersetów. I przeczytajmy je wszystkie. Przebrnijmy przez to razem. A arcykapłan rzekł: czy tak się mają te rzeczy? On zaś odrzekł: mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I rzekł do niego: opuść ziemię, swoją rodzinę i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie, a stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. I nie dał mu w niej w posiadanie ani piędzi ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie i że ujarzmią ich i uciskać będą przez 400 lat, a ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg, a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Potem zawarł z nim przymierze obrzeski, tak to zrodził Izaaka i obrzezał go dnia 8. Izaak zaś Jakuba, a Jakub 12 patriarchów. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, którego ustanowił zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał głód w całym Egipcie i w Kananie i niedola wielka i ojcowie nasi nie mieli żywności. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swojego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz. I przeniósł się Jakub do Egiptu i umarł on i ojcowie nasi. I przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Chemora w Sychem. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie, aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucili swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi mediańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego i zstąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu.
Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią, tego Bóg posłał jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka, jak ja wzbudzi wam Pan pośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Aarona, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przejęli go i wraz z Jozłem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza ojców naszych aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. A wypchnąwszy go za miasto, poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. 2 tygodnie temu słuchaliśmy, jak Szczepan został oskarżony przez religijnych przywódców o głoszenie fałszywych nauk oraz wzniecanie niepokoju wśród mieszkańców. Następnie ci sami przywódcy nastawili przeciwko niemu ludzi, po czym go schwytano, postawiono przed Najwyższą Radą, aby zamknąć mu usta, żeby wreszcie przestał głosić to, co głosił. A co głosił Szczepan? Szczepan miał Ducha Świętego, a więc głosił to, co wszyscy chrześcijanie. Dobrą nowinę o zbawieniu. Jednak jak wiemy, podstawą tego zbawienia jest wiara w Jezusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego. Ewangelia mówi, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I Żydzi mieli z tym ogromny problem. Oni nie chcieli słuchać Jezusa, ponieważ nie wierzyli, że przyszedł z nieba, że przyszedł od Ojca. Szczepan w to wierzył i to głosił. Dlatego naraził się wielu ludziom. Religijni przywódcy nawet podstawili fałszywych świadków przeciwko niemu, aby zeznawali. I oni oskarżyli go o bluźnierstwa pod adresem Boga, Mojżesza i zakonu. Według Biblii bluźnierstwo jest to nic innego,
jak głoszenie fałszywych nauk, niezgodnych ze Słowem Bożym. I Szczepan został o to oskarżony. I jak wiemy, uczeni w prawie dokładnie tak samo postąpili z Panem Jezusem. Jego także oskarżyli o bluźnierstwo. Także podstawili fałszywych świadków, którzy także fałszywie przeciwko niemu zeznawali. Wobec Szczepana zastosowali dokładnie ten sam schemat działania. Ta sama strategia. Jakby tego było mało, że podstawiono fałszywych świadków, którzy kłamali przeciwko Szczepanowi, to jeszcze poglądy religijnych przywódców, którzy sądzili Szczepana, były przesiąknięte ludzką tradycją, fałszywymi naukami i co gorsza, na podstawie tych opacznych wierzeń chcieli dowieść jego winy. Mówiąc prost, chcieli obalić prawdę kłamstwem. I arcykapłan zadaje Szczepanowi pytanie, werset drugi. Czy tak się mają te rzeczy? Innymi słowy, czy naprawdę głosisz tego typu bluźnierstwa? Szczepan jednak ich przejrzał. Widzimy, że nie daje się zapędzić w ślepy zaułek, nie daje się wciągnąć w tą faryzejską intrygę i zamiast dyskutować na ich fałszywym polu teologicznym, obiera zupełnie odwrotny kierunek. Powraca do korzeni wiary Izraela, aby tam wykazać ich winę. Nie Szczepan był winny, ale oni. Zamiast odwoływać się do wszystkich postawionych mu zarzutów, przywołuje na pamięć dawne dzieje. Wraca do początku, do Abrahama, do patriarchów, od których tak naprawdę wszystko się zaczęło i na których zbudowana jest wiara oraz cała kultura narodu izraelskiego. I wykazuje, że oni idą tą samą drogą, co ich ojcowie, zbuntowani ojcowie, którzy buntowali się przeciwko Mojżeszowi na pustyni. Rada Sanhedrynu składała się w dużej mierze z sadyceuszów, a oni uznawali głównie tylko zakon Mojżesza. I możemy zauważyć, że Szczepan niemal od początku do końca swojej obrony opiera się głównie właśnie na Torze, na pięcioksiągu Mojżesza. Ponieważ wiedział, że inaczej nie ma szans, żeby z nimi dyskutować. Mówi do nich tak. Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi. On nazywa ludzi w radzie swoimi braćmi, a Abrahama ojcem. Szczepan także był Żydem. Rozmawiał ze swoimi rodakami. Widzimy, że podobnie jak oni wierzy w Boga Abrahama, Boga Izaaka, Jakuba, wierzy w tego samego Boga. A jednak okazuje się, że powstaje między nimi konflikt. Jest jakiś rozłam. Kto go spowodował? Pan Jezus. Pan Jezus spowodował ten rozłam. Właśnie ten sprawiedliwy, którego ukrzyżowali, którego prześladowała ta sama rada, to on jako pierwszy wetknął przysłowiowy kij w murowisko Sanhedrynu i dobrze nim tam zamieszał. Sanhedryn myślał, że wraz z jego śmiercią pozbędzie się problemu i stłumi opozycję. Ale tak się nie stało. Przeliczyli się, ponieważ opozycja po zmartwychwstaniu Jezusa dopiero tak naprawdę powstała. Prawdziwa opozycja. Żydzi na początku bali się. Uczniowie Pana Jezusa bali się, kiedy go ukrzyżowano. Ale kiedy powstał z martwych i im się objawił, wtedy się zaczęło. Kiedy religijni przywódcy myśleli, że zamknęli usta jednemu człowiekowi, kiedy go ukrzyżowali, okazało się, że w jego miejsce przyszły dziesiątki, setki, w końcu tysiące i nie mogli już w żaden sposób tego zatrzymać. I jakby tego było mało, przez te wszystkie usta przemawiał ten sam człowiek. Ten sam człowiek, którego jak mniemali, uciszyli. To, co wyglądało na koniec, było dopiero początkiem. Kiedy Pan Jezus rozprawiał z religijnymi przywódcami, oświadczył im, że to, co Mojżesz napisał w swoich pismach, było tak naprawdę napisane o nim. Te rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, miały się wypełnić ponownie, lecz tym razem w osobie Pana Jezusa. W osobie Pana Jezusa. I tak się właśnie stało. Wiedział o tym Szczepan? Wiedziała o tym Rada? Dlatego też widzimy, jak Szczepan przywołuje historię ze Starego Testamentu. Przypomina Radzie o losach Jakuba,
którego bracia wydali w ręce pogan do Egiptu, którego wrzucili do tej studni, dokładnie tak samo, jak Rada uczyniła to z Jezusem, wydając go w ręce Rzymian. Jakub również był Bożym wybrańcem. Tak, ten Jakub, którego bracia znienawidzili, został odrzucony przez swoich braci. Jednak mimo to Bóg był z nim, tak samo jak był z Chrystusem, którego tymczasem faryzeusze uznawali za zwodziciela i kłamcę. W końcu go schwytali i wydali dokładnie w ten sam sposób i z tego samego powodu, co ich ojcowie. Zazdrości. Zazdrości. Werset 9 mówi, a patriarchowie zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go. I z powodu tej samej zazdrości zarówno Pan Jezus, jak i teraz Szczepan stoi przed tą samą radą. Szczepan przywołuje kolejne fakty. Mówi, jak Bóg oznajmi Abrahamowi, że Izraelici dostaną się do niewoli, jednak udzielił mu obietnicy, że nadejdzie dzień, w którym ich niewola dobiegnie końca i będą służyć Bogu w tej ziemi, w której teraz zamieszkiwali uczeni w piśmie. Jednak ich ojcowie, wyprowadzeni przez Mojżesza z Egiptu, nie chcieli służyć Bogu pod górą Synaj. Nie chcieli mu służyć. Przeciwnie, buntowali się. A czy Rada w Jerozolimie służyła Bogu? Nie. Nie służyła Bogu, chociaż tak im się zdawało, że nadal mu służą. Nic z tych rzeczy, oni mu nie służyli. Pan Jezus ośmielił się wystawić im świadectwo, że ich ojcem jest diabeł. Diabeł jest ich ojcem, tych wielkich religijnych ludzi. Służyli zatem raczej diabłu, aniżeli Bogu. Powiedzielibyśmy współcześnie, jakże mocne i mało dyplomatyczne słowa. Ale ten Pan Jezus nie ma wyczucia. Jak można tak powiedzieć? Jak można wydać takie świadectwo przeciwko duszpasterzom, którzy prowadzili te owce do Pana Boga? Ale okazuje się, że ci pobożni w cudzych oczach ludzie wcale nie prowadzili ludzi do Boga. Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii Mateusza 23:13. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Nieprawdopodobne. Pan Jezus powiedział, że uczeni w piśmie, ci wielcy dla wielu ojcowie wiary, nie tylko nie wpuszczali ludzi do Królestwa Bożego, ale prowadzili ich prosto do piekła. A przecież tak często oni powoływali się na swoich ojców, na wielkich mężów Bożych. Pamiętacie, jak mówili? Ojca mamy, Abrahama! A nie spełniali uczynków Abrahama na zakon, a nie przestrzegali zakonu. I podobne zachowanie widzimy u ich ojców na pustyni. Ciągły bunt, ciągła rebelia wobec Boga i jego posłańca Mojżesza. Dokładnie ta sama sytuacja. Mojżesz otrzymał na górze Synaj słowa żywota, po czym dał je swoim rodakom. A jednak oni nie chcieli mu być posłuszni. Odrzucali Słowo Boże. A przecież dzięki temu Słowu mogli żyć, mogli zachować życie. Pan Bóg powiedział, kładę przed tobą życie i śmierć. W tym słowie, które przyniósł z góry, było życie. I kilkanaście wieków później, kiedy Pan Jezus przynosi z góry, lecz nie z góry Synaj, ale z samego nieba, słowo żywota od swojego Ojca, oni dokładnie tak samo nim gardzą. Nie chcieli przyjąć do wiadomości, że jakiś cieśla może przynieść im wybawienie. Na pustyni wołali, Mojżeszu, nie chcemy tej manny z nieba, daj nam mięsa. Chleb z nieba przychodzi kilkanaście wieków później, lecz tym razem w osobie Pana Jezusa. I znowu widzimy to samo. Znowu szemranie, odrzucają ten chleb. W synagodze w Kafarnał Pan Jezus oznajmił Żydom, ja jestem chlebem żywota. Kto mnie spożywa, żyć będzie na wieki. Zgorszyli się na tą wieść. Mówili, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. Nie chcieli takiego Jezusa.
Wyobrażali sobie innego. Wyobrażali sobie innego. Ojcowie członków rady, przed którą w tym momencie stał Szczepan, także nie widzieli Wybawiciela w osobie Mojżesza. 25 werset, Szczepan mówi o Mojżeszu. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, że Bóg przez jego ręce da im wybawienie, ale oni nie rozumieli. Mojżesz nie przypadł ich ojcom do gustu, choć czytamy o Mojżeszu, że był człowiekiem najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Mojżesz! Za skromny dla nich. Pewnie woleliby, żeby ktoś w stylu Faraona ich poprowadził. I ganił ich tym berłem żelaznym, bił po plecach. I kiedy ojciec posyła na ziemię po raz kolejny do swojego narodu Wybawiciela, tym razem jednak w osobie swojego syna, reagują dokładnie tak samo. Odrzucają go. Za pokorny i na osiołku. Świat nie szanuje takich ludzi. Prawość wielu uważa dzisiaj raczej za słabość niż za zaletę. Ludzie gardzą sprawiedliwością. I tak samo jak ich ojcowie, niegdyś sercem zostali w Egipcie, pomimo że Bóg ich z niego uwolnił, tak uczeni w prawie swoim sercem nadal tkwią w Egipcie, ale duchowym, w Egipcie swojego grzechu. Pan Jezus oddaje za nich życie, płaci okup, przekręca klucz w zamku celi ich śmierci. Jednak oni w niej zostają, nie wychodzą z niej. Tkwią w niej, czekają na wyrok. Chociaż cela jest otwarta. Wolą raczej zginąć jak ich ojcowie na pustyni, zamiast przyjąć łaskę z ręki Pana Jezusa. Oni gardzili Jego łaską, ponieważ zjadała ich zazdrość, że ludzie bardziej lgną do Niego niż do nich. Sanhedryn zapewne nieźle opustoszał za czasów Pana Jezusa. Tak sobie tylko mogę wyobrazić. Ludzie już się tam nie gromadzili tak bardzo. Nie przychodziły już takie pielgrzymki. Pielgrzymki podążały do Pana Jezusa. Szczepan wskazuje, że Mojżesz, zanim jeszcze byli na świecie, przepowiadał przyjście tego sprawiedliwego, przyjście Wybawiciela. Mówi do nich, werset 37, to jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja, wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Tak, drodzy rabini, to jest w waszych pismach. Przypomnijcie to sobie, ponieważ zgodnie z tym, co jest w nich napisane, kto nie usłucha słów tego proroka, będzie w tarapatach. Będzie w tarapatach i to poważnych. Bóg obiecał Mojżeszowi, że do narodu izraelskiego kiedyś powtórnie przyjdzie Wybawiciel. Jednak Żydzi byli przekonani, że ten Wybawiciel wyswobodzi ich spod okupacji Rzymian, że podbije ich wrogów, przepędzi i odda Izraelitom ich ziemię, zwróci ich ziemię. Ktoś w rodzaju króla Dawida, jakiś wielki wojownik z mieczem i wprawdzie przyszedł wojownik z mieczem, ale nie taki, jakiego się spodziewali. To był duchowy wojownik z mieczem prawdy Bożego Słowa, który przyszedł podbić królestwo diabła i wyzwolić ich, ale spod okupacji grzechu, w którym od dawna tkwili. Jednak dlatego, że walka duchowa jest niewidzialna, a uczeni w piśmie byli duchowo ślepi, został przez nich niedoceniony i nie rozpoznali go, nie docenili go. Wybuchły zatem rozruchy i rozpętała się teologiczna wojna między wyznawcami judaizmu, a wyłaniającym się z niego chrześcijaństwem. I to tutaj widzimy. I wszystko nastąpiło zgodnie z proroczą zapowiedzią Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 10:34, który powiedział: nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Czy nie jest to dziwne, że ci, którzy do tej pory byli domownikami wiary, po powołaniu przez Pana Jezusa i oświeceniu Jego Słowem, nagle przestają nimi być i ich drogi się rozchodzą? Bóg wywołujący podziały? W rodzinie? W kościele? Owszem, ponieważ żyjemy w kłamstwie. Cała nasza
kultura tak naprawdę się na nim zasadza. Wiemy dobrze, jako chrześcijanie, kto w tej kulturze miesza. Diabeł. A Pan Jezus przyszedł na ziemię między innymi po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie i aby wielu z tego kłamstwa wyzwolić. Widzimy jednak, że nie wszyscy chcieli słuchać Jego prawdy. Całkiem dobrze czuli się w kłamstwie i mówili, że pada deszcz, kiedy tak naprawdę diabeł pluł im w twarz. I szli na zatracenie. Prawda nie miała dla nich aż takiego znaczenia. Kiedy Mojżesz poszedł na górę Synaj, Izraelici powiedzieli do Aarona, werset 40, mówi Szczepan, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Prawda na krótką chwilę znika z horyzontu i już biegną w kierunku grzechu. Już biegną w kierunku grzechu. Wystarczy, że Mojżesz na chwilę zniknął. Prawda zniknęła z ich oczu i w grzech. Czytamy, że Izrael radował się dziełami swoich rąk. Ulali sobie złotego cielca. Ten Bóg im pasował. Ten im pasował, ale tamten już nie. Tylko, że ten był fałszywy. Bo był taki, jakiego sobie wyobrazili. Nie przyjęli Boga takim, jakim do nich przyszedł. Ale stworzyli sobie takiego, jakiego byli w stanie przyjąć. I jakby tego było mało, przypisali swojemu bożkowi jeszcze zasługę swojego ocalenia. Powiedzieli o nim Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I widzimy, że Izrael tysiące lat później dokładnie popełnia ten sam błąd. Nie rozpoznaje swojego Boga, kiedy przychodzi i nie chce go przyjąć takim, jakim do nich przyszedł. Apostoł Jan mówi, do swojej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Dlaczego go nie przyjęli? Bo spodziewali się kogoś zupełnie innego. To dlatego państwo Izrael do dzisiaj czeka na Mesjasza, na syna Dawida. Izraelici nie chcieli odrzucić swoich fałszywych przekonań. Taszczyli je za sobą, aż z Egiptu. Mocno się ich trzymali, nie zamierzali puścić. I tak było po wszystkie wieki. Prawda została odrzucona precz. A wszystko to stało się z powodu buntu. I Szczepan na to wskazuje. Na ich ciągły bunt. Sanhedryn, który sądził Szczepana, poszedł śladami swoich buntowniczych ojców zamiast bożych mężów. Czcili tak naprawdę bardziej swoją religię niż Boga. Zakazy, nakazy. Kiedy Salomon, syn Dawida, zbudował świątynię, w końcu całkiem zastąpiła im ona relację z Bogiem. Właściwie to nawet stała się dla nich jak Bóg. U proroka Ozeasza, 8-14 werset czytamy, Izrael zapomniał o swoim Stworzycielu i zbudował sobie świątynię. Zastąpili Boga świątynią. Cała ich pobożność teraz sprowadzała się do świątyni oraz związanej z nią liturgii. Lekceważyli Boże prawo i deptali je na rzecz składanych ofiar. Po co się nawracać? Po co nad sobą pracować? Idziemy do świątyni, złożymy ze dwa barany na ołtarzu i załatwione. Bardzo wygodne. Nie trzeba było szczerze szukać Pana i prosić o jakiekolwiek zmiany, bo wystarczyła ofiara na ołtarzu. Nie trzeba było nawet miłować za bardzo swoich bliźnich. I Pan Jezus wyrzucił to w twarz uczonym w prawie. W Ewangelii Mateusza 15:4 mówi do nich, wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto zło rzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Brakuje ci empatii, miłości? Skrzywdziłeś kogoś? Cóż, trudno. Złóż ofiarę na ołtarzu. Zrób coś dla Pana. Owoc twojej służby w świątyni na pewno rozwiąże twój problem i zadośćuczyni wszystkim grzechom, jakie popełniłeś. A w sercu smoła. Miłosierdzie i pomoc zamieniono na służbę dla Pana, na dar składany na ołtarzu.
Jednak to nie była służba dla Pana. To nie była służba na Jego chwałę. On nie miał w niej upodobania. Prorok Izajasz powiedział, że Bóg nie przyjmował już nawet ofiar z ich ręki. Ich służba nie miała dla Boga znaczenia, bo w sercu postępowali fałszywie. Mowa o Jezusie, który głosił Ewangelię o upamiętaniu i odwróceniu się od swoich grzechów, nie była dla nich dobrą nowiną. Oni nie potrzebowali dobrej nowiny, gdyż świątynia była najwygodniejszym środkiem zaradczym na wszystkie ich problemy. Jakiś czas temu na Facebooku znalazłem taki wpis z takim zapytaniem skłaniającym do refleksji. Brzmiał on tego typu. Gdybym zabrał z twojego życia chodzenie do kościoła, to czy pozostałoby coś jeszcze z twojego chrześcijaństwa? Można zauważyć, że współcześnie niestety żyjemy w podobnych czasach. Życie wielu ludzi zaczyna się i kończy na kościele. I zamiast szukać Boga i trwać z Nim w społeczności, składają na ołtarzu swojego serca różne rzeczy, myśląc, że to rozwiąże sprawę. Lecz często Bóg nie przyjmuje tego typu ofiar. Oczekuje czegoś zupełnie innego. Przez Ozeasza mówi, gdyż miłości chce, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Widzimy, że Bóg chce relacji z człowiekiem. Chce, aby ten go poznawał i miłował. Ofiara została już złożona. Zrobił to Pan Jezus. I była to ofiara doskonała. Izraelici nie chcieli jednak przyjąć tego do wiadomości. Oni polegali bardziej na swoich religijnych uczynkach. Społeczność z Bogiem nie istniała, ale ważne, że ich miejsce kultu miało się dobrze. Szczególnie świątynia i to, co się w niej działo. Tak było też wtedy, kiedy Szczepan mówił do nich te słowa, dlatego uświadamia im. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Z tego, co mi wiadomo, zgodnie z zasadami Nowego Przymierza, jest tylko jedno miejsce na ziemi, które Bóg obrał sobie na mieszkanie. Jest to człowiek. Kiedy Pan Jezus skonał na krzyżu i rozerwała się zasłona w świątyni w Jerozolimie, otrzymaliśmy dostęp do tronu Bożej łaski. Wiemy o tym. Ale również ten sam Bóg wyszedł nam naprzeciw. Bóg opuścił swoją świątynię ręką ludzką zbudowaną i wyszedł do wszystkich narodów na całej ziemi. Wyszedł im naprzeciw, aby zająć świątynię ludzkiego ciała, ukształtowanego Jego własną ręką, nie ręką ludzką. W księdze proroka Jeremiasza Pan mówi, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Ukształtowałem Cię, mówi Bóg. Jesteś moim dziełem i chcę zamieszkać w Twoim sercu. Tak, Bóg zmienił adres zamieszkania. Wciąż chodzi i puka do drzwi ludzkiego serca. I widzimy, jak Szczepan w końcu wybucha i mówi do nich 51 werset. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Szczepan odwraca kartę. Teraz to on stawia im zarzuty. I tak oskarżyciele stają się oskarżonymi. I dobrze znamy tą mroczną historię, o której wspomina Szczepan. Bóg posyłał do Izraela swoich proroków, lecz oni nie chcieli ich słuchać. Przeganiali ich, a nawet kamienowali na śmierć. Ich buntownicza natura tak naprawdę sprowadziła na nich duchową ślepotę. Otępiały ich umysły, powiedział prorok. Bożych mężów często brali za szaleńców. Nie mieli rozróżnienia. Nie posiadali rozróżnienia. A wszystko dlatego, że sprzeciwiali się Duchowi Świętemu. W 5 rozdziale tej samej księgi w wersecie 32 Piotr mówi: a my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. 5 rozdział, 32 werset. Bóg daje swego Ducha tym, którzy są Mu posłuszni. Bóg bada ludzkie serca i szuka ludzi, którzy chcą Mu być posłuszni, aby zamieszkać w ich wnętrzu. I człowiek
dla którego prawda ma znaczenie, który liczy się z Bogiem oraz Jego Słowem, ma pełne prawo, aby Go o tego Ducha prosić. Ma do tego pełne prawo. I Bóg mu go udzieli. Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, wprowadzi Kościół we wszelką prawdę. To, co było do tej pory zakryte, miało zostać objawione. Kiedy Duch Święty został wylany, chrześcijanie weszli na wyższy poziom świadomości. Wiele zrozumieli, bo zasłony z ich umysłu zostały zrzucone. I kiedy ta prawda, kiedy Duch Prawdy przeniknął ich serca, otrzymali właściwe poznanie. Bóg wprowadził ich w głębie swojego słowa. Faryzeusze, rada nigdy do tej głębi nie dotarła. Pływała tylko po mieliźnie. Pisma były nadal przed nimi zapieczętowane, ponieważ dar ducha nie był ich udziałem. Zasłona niewiedzy wciąż tkwiła na ich umysłach. To, co w rzeczywistości było Bożym orędziem, dla nich brzmiało jak herezja. To, co głosił Szczepan, co było Bożym orędziem, dla nich brzmiało jak herezja, jak bluźnierstwo, ponieważ nie mieli Ducha Świętego. Dlatego kamienowali proroków, dlatego zwalczali Boży lud. Prawda, którą wypowiedział przeciwko nim Szczepan, bardzo ich rozjuszyła. Wyprowadziła ich z równowagi. W wersecie 54 czytamy, a słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. Zgrzytali na niego zębami, bo powiedział im prawdę. A kiedy Szczepan kończy swoją mowę, dzieje się coś cudownego. Otrzymuje z niebios wizję Pana Jezusa Chrystusa, stojącego po prawicy swojego Ojca. Mówi, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Pan Jezus, stojąc przed tą radą, użył dokładnie tych samych słów, jak pamiętacie. Powiedział do uczonych w piśmie, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Arcykapłan, jak pamiętamy, rozdarł wtedy swoje szaty i wszyscy tam obecni zaczęli go bić. Jak reagują w przypadku tych słów Szczepana? Wpadają w szał i zatykają sobie uszy. Zatykają sobie uszy, ponieważ słyszą, że ten, którego zabili rękami Rzymian, wciąż żyje. I co więcej, ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze, jest w niebie, po prawicy Boga, u Jego boku. I oni wiedzieli, co to dla nich oznaczało, że ten, z którego uczynili złoczyńcę, był tym, za kogo tak naprawdę się podawał. Królem królów i Panem panów. I jego królestwo istotnie nie było z tego świata. Ono nie było z ziemi, ono było z nieba. Wrócił do Ojca, tak jak powiedział. Nie dziwię się, że zatkali sobie uszy, żeby nie słyszeć. Ta wiadomość zabrzmiała przeciwko nim jak wyrok, ponieważ zabili sprawiedliwego Syna Bożego, stali się zdrajcami i mordercami, tak jak powiedział Szczepan. Prorok Izajasz wieki temu przepowiedział o nich, zatkali sobie uszy, aby nie słyszeć. Przymrużyli oczy, zatkali sobie uszy, żeby nie słyszeć. Zatkali sobie uszy. Spełniły się na nich literalnie słowa proroka Izajasza. Nawet nie duchowo, ale literalnie, dosłownie. Zatkali sobie uszy. Wow. Uczeni nie mogli słuchać Szczepana, kiedy powiedział, że widzi Syna Człowieczego na obłokach nieba. Zatkali uszy, podnieśli wielki krzyk i razem rzucili się na niego. Napadła na niego cała zgraja religijnych zbirów. Wypchnęli go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp Saula na poparcie tego czynu. I tak naprawdę cały ten proces odbył się w białych rękawiczkach, zgodnie z prawem, w cudzysłowie, w imię Boga i sprawiedliwości. W Ewangelii Jana 16, rozdział 2, werset, Pan Jezus mówi,
wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Tak, mówi Pan Jezus. Mówił, na świecie ucisk mieć będziecie. Ludzie będą was prześladować, wasi bliscy się od was odwrócą. Zostaniecie znienawidzeni i odrzuceni przez ten grzeszny ród. Ale ufajcie, powiedział. Ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. I każdy, kto jest z prawdy, należy do niego po wieczne czasy. Nie musi się obawiać. Rada tak naprawdę niczego nie dowiodła Szczepanowi. Nie znaleźli żadnych argumentów obrony na jego oskarżenie. Jedyną ich odpowiedzią był fanatyczny gniew. A kamienując go, dowiedli jedynie prawdziwości jego słów. I widzimy, jak Szczepan w chwili swojej śmierci modli się do Pana Jezusa i składa swojego ducha w jego ręce, dokładnie tak samo, jak Pan Jezus złożył swego ducha w ręce Ojca. W wersecie 59 czytamy: i kamienowali Szczepana, który modlił się tymi słowami: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Szczepan położył całą swoją ufność w Chrystusie. Złożył dobre świadectwo wiary. Ponieważ podobnie jak Pan Jezus dał świadectwo prawdzie, którą niestety przypieczętował własną krwią. I pomimo, że został fałszywie oskarżony oraz osądzony z chwilą, kiedy konał, nie domagał się Bożej sprawiedliwości przeciwko swoim oprawcom. Chociaż miał pełne prawo, aby tak właśnie postąpić, jednak idąc za przykładem Pana Jezusa, prosił o łaskę dla swoich prześladowców. Prosił go o łaskę. Mówi: Panie, nie policz im grzechu tego. On im przebaczył. Nie dlatego, że musiał, bo tak było napisane, ale dlatego, że było to potrzebą jego serca, żeby im przebaczyć. Dokładnie tak samo, jak potrzebą Pana Jezusa było wydać siebie za grzeszników, aby wierząc w Niego mieli życie wieczne. I bez względu na to, jak w doczesnym świecie umieramy, czy to naturalnie, czy z powodu głodu, choroby, kataklizmu, wypadku czy prześladowania, bądźmy ufni w wierze, wiedząc, że Pan tam po drugiej stronie na nas czeka, podobnie jak czekał na Szczepana. W Księdze Objawienia czytamy takie słowa: błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz, zaiste, mówi Duch, odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować przez 1000 lat. To jest obietnica Pana Jezusa dla swojego Kościoła, który przyjął świadectwo prawdy z ust Pana Jezusa. Podziękujmy Mu za to i miejmy czas na modlitwę.